Dobra, jesteśmy na Facebooku. Super, dziękuję. Hej, cześć. Cześć. Dobrze, to już myślę, że możemy zaczynać. Witam wszystkich na naszym klubie dyskusyjnym. Ten klub będzie poświęcony obecnej sytuacji na Białorusi. Jest organizowany przez Forum Młodych Dyplomatów oraz Klub Studenta Polonijnego. I ja będę dzisiaj moderatorem tego spotkania. Będę prosiła, ja przygotowałam parę pytań do naszych gości, ale jeżeli będziecie mieli pytania, to będę prosiła pisać jednak w komentarzach albo w komentarzach na transmisji w Facebooku. I też chciałabym również zaznaczyć, że nasz klub ma, dołączam jeszcze osób, będzie prowadzony w formie takiej różnej rozmowy, wywiadu z naszymi gośćmi, jeżeli w takiej formie stricte konferencji naukowej. I chciałabym również zaznaczyć, że wypowiedzi naszych gości są ich personalną opinią, opartą na ich doświadczeniu. Tak. I na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy, takie jak ogólne nastroje na Białorusi, oczywiście odbywające się protesty, przemoc wobec protestujących ze strony OMON-u, tortury oraz stanowisko na przykład obecnego prezydenta i jego działania. W pierwszej części porozmawiamy z Kacprem, Polakiem, który uczestniczył w początkowych protestach na Białorusi i został zatrzymany i torturowany. W części drugiej porozmawiamy z dwoma dziewczynami, z Białorusinkami, które nadal chodzą na protesty, uczestniczą, z Ulianą i Wiktorią. A w trzeciej części porozmawiamy z Ramanem, z Białorusinem z Brześcia i porozmawiamy o takiej ogólnej sytuacji obecnie na Białorusi. Myślę, że możemy zaczynać i tylko sprawdzę, czy Kacper jest z nami. Kacpra na razie nie ma. Pozwólcie, że tylko do niego napiszę. Jeżeli nie, to zaczniemy po prostu od dziewczyn. O, dołączy się. Super. Kacper. Kacper, czy jesteś z nami teraz? Widzę, że jesteś, ale cię nie słychać. Dobrze, to w takim razie zaczniemy może od dziewczyn.
od Uliany i Wiktorii, żeby nie tracić też naszego czasu. I może od razu przejdziemy do, znaczy nie pytań, tylko poproszę Ulianę i Wiktorię, żeby się przedstawiły, powiedziały kilka słów o sobie i później przejdziemy do pytań. Może zacząć, nie wiem, Wiktoria. No dobrze, a dobrze mi słychać? Tak. Okej. No to opowiem trochę o sobie. Mam na imię Wiktoria, teraz jestem w Mińsku. Już miesiąc uczestniczę w masowych zgromadzeniach przeciwko przemocy oraz sfałszowanym wyborom. No, chyba to jest najważniejsze, a jakieś sytuacje opowiem trochę później. Dobrze. To Uliana teraz może? Cześć wszystkim, mam na imię Uliana. W ciągu 3 tygodni uczestniczyłam w protestach. Ostatnio już jestem w Warszawie w związku z sytuacją z, powiedzmy tak, na uniwersytecie, ale sercem i duszą nadal jestem z moimi bratami, siostrami z Białorusi. No i tak, bardzo mi miło, że wszyscy tu są zainteresowani w tym, co się dzieje u nas w kraju. Dziękuję wszystkim, że w ogóle tu jesteście. Super, dziękuję bardzo. To w takim razie pierwsze moje pytanie kieruję do Wiktorii. Ono brzmi tak. Czy na protestach jest odczuwalny strach za własne życie, czy bardziej poczucie wspólnoty i taki wojowniczy duch? Jak tak jakby odczuwasz to? No, jak dla mnie to zdecydowanie to drugie. Wiem, że jesteśmy razem. Obok mnie stoją moi ludzie, tacy jak ja. Jeżeli coś się stanie, to nie będę sama. Na początku, to znaczy w te pierwsze 3 dni po wyborach, bałam się za własne życie, za życie mojej rodziny. Ale już przeżyliśmy miesiąc i wiemy, co należy robić, jeżeli będzie mniej bezpiecznie na ulicy. Także już nie ma tego strachu, jak wcześniej. A co na przykład trzeba robić, żeby zmniejszyć szanse zatrzymania, czy... No, to zależy, co się dzieje. Jeżeli na przykład OMON reaguje bardziej brutalnie, no to, no nie wiem, na przykład można stać i nic nie robić, no po prostu spokojnie tak reagować. No, można tam na przykład powiedzieć, żeby nie zatrzymali dzieci, kobiet. No, można spróbować ubiec, ale no to, jeżeli się da. Rozumiem. Dobrze. Teraz pytanie kieruję do Uliany. Czy teraz protesty są bardziej pokojowe, że tak powiem? Pokojowo... bardziej pokojowo odbierane ze strony OMON-u. Jak tak jakby twoim zdaniem odczuwasz? Teraz protesty. Dobra. Kacper, słyszymy cię, widzimy cię. Tak, cieszę się, że się udało pokonać te problemy techniczne. Cześć, no dobra, to na razie dokończymy naszą część i przejdziemy do ciebie. Znaczy, ze swojej strony chcę powiedzieć, że po 10 sierpnia chyba było już lepiej, już mniej brutalnie to wyglądało, ale bardziej no, w ciągu samych protestów, tylko bardziej brutalnie w ciągu dnia, bo zdarzały się takie sytuacje bardzo częste w ciągu chyba pierwszego tygodnia, że po prostu służba drogowa zaczynała bić razem z OMON-em maszyny i wyciągać stąd
ludzi. Jakby same protesty przechodziły bardziej bezpiecznie, ale w ciągu dnia było bardziej niebezpiecznie. Teraz już przez ostatnie tygodnie było lepiej, nikogo tak za bardzo nie bili, z tego co zrozumiałam, no, z tego co widziałam w sumie też, ale no, ostatnie kilka dni jest już jakoś inaczej. Nie wiem, Wiktoria, czy widziałeś to na własne oczy, bo jakoś Łukaszenka i Oman znów przeszli do strategii, powiedzmy, przemocy i znów zaczęli, no, znów stało bardziej niebezpiecznie. Nie wiem, z czym to jest dokładnie związane, ale można tylko domyślić się na razie. Dobrze. Teraz pytanie następujące. Czy skala ogólnego niezadowolenia rośnie, czy na odwrót Łukaszence udało się zastraszyć większość społeczeństwa? Jak wy to odczuwacie? No to ja mogę odpowiedzieć. Skala ogólnego niezadowolenia raczej rośnie, ponieważ represje prowadzone przez Łukaszenkę obrażają coraz większą ilość ludzi. Nawet ci, którzy wcześniej nie interesowali się polityką, angażują się w pokojowe protesty. Ale też mogę powiedzieć, że jest wiele ludzi, którzy boją się wychodzić na ulicę, wypuszczać dzieci bez opieki. Oni są po stronie protestujących, ale nie biorą udziału w protestach z obawy przed zatrzymaniem, utraty pracy, wydaleniem z uczelni. A właśnie, a jak patrzą na to wasze rodzice? Czy nie boją się wpuszczać do domu na protesty? Strasznie, że się do mnie dorośli. Moi rodzice bardzo boją się, bojali się za mnie i w ciągu pierwszych dwóch dni po prostu nie wypuskali mnie z domu, szczególnie, że jakby w odróżnieniu od innych Białorusinów ryzykuję tym, że po prostu mnie nie wypuszczą za granicę. Tak to mogą zrobić na raz, dwa u nas w kraju. I ryzykowałam jakby kontynuację swoich studiów. Ale widziałam wszystko na własne oczy, bo mam akurat mieszkanie w centrum miasta, więc widziałam wszystko i robiłam filmiki. I to oczywiście było przerażające, niewiarygodne i w ogóle coś masakrycznego. Najgorsze, co można było obrazić, właśnie o to chodzi w naszej sytuacji. Już później, mogę powiedzieć tak, że już później protesty zmieniły charakter z bardziej agresywnego na bardziej mirny i ze strony OMON-u i ze strony protestujących. Wszystko to zdarzyło się po wyjściu kobiet w białym z kwiatami i odtąd jakoś z dziećmi stało się bardziej bezpiecznie chodzić i w ogóle na protesty też kobiety specjalnie biorą. I teraz kobiety specjalnie biorą na protesty swoich dzieci, żeby pokazać OMON-u i wojsku, że oni nie są jakieś radykalnie nastawione ludzi, tylko po prostu mirny naród i że to jakby no, nie są ludzie polityczni, tylko ludzie, nie wiem, jak to powiedzieć nawet, myślące trzeźwo po prostu, że nie można już stać w stronie, po prostu na to patrzeć i siedzieć i milczeć,
po tym, co odbyło się 9, 10, 11 sierpnia. Czy są dziewczyny u was w gronie znajomych, ludzie, którzy właśnie są po stronie Łukaszenka i twierdzą, że te protesty nic nie dadzą? No, u mnie takie opinie była moja babcia na początku i mój dziadek też. No, ja uważam to ze względu na to, że oni patrzą na to, co mówią w telewizji. A w telewizji nie mówią nic dobrego. Nie. No tak, tak. To jest masakra. Jakbyś zobaczył, co tam mówią w ogóle, to facepalm. No ogólnie ma tam prawdy, a oni patrzą i oni wiedzą tylko to, co tam mówią, dlatego i mają taką opinię. No, czyli raczej to ludzie starsi. Nieżeli młode osoby. No tak. U mnie jakby nie ma nikogo ani w rodzinie, ani ze znajomych, kto byłby po stronie Łukaszenka. To jest niemożliwe. No, w ogóle nie wyobrażam, jak to może być. Ale jest jakby znajomy mojego ojca, którzy są tak bardziej jakby przy tym wszystkim. Śmietanką. Tak, tak, tak. I oni oczywiście nie chcą, żeby coś się zmieniało. Im jest spoko, tak jak jest. I oni są tak bardzo prawidłowi ideologicznie według naszego kraju. No... Są tacy ludzie, ale ich już, no, tak pewnie mniejszość. Mm-hmm. To odbyło się w pierwszych dniach protestu. Dobrze. Wiktoria, a czy mogłabyś powiedzieć o sytuacji, bo pisałaś właśnie do mnie, że zostałaś zatrzymana w kościele czerwonym? Czy mogłabyś powiedzieć coś o tym? No tak, tak. To było chyba tydzień temu, może dwa. Byłam na demonstracji obok kościoła. Taka pokojowa demonstracja, wszystko było w porządku, ale wybiegł OMON ze strony kościoła, z jednej strony. I musieliśmy ratować i pobiegliśmy do wewnątrz kościoła, a ostatni ludzie zostali tam przy wejściu w kościół, ponieważ OMON no, nie dał ubiec tym ludziom, także tych ludzi zatrzymano i no i to tyle. Ja musiałam wyjść z kościoła gdzieś po 30 minut razem z dziennikarzy. Wyszliśmy razem i no, nam jakoś się udało. Widziałam to. Miałaś jakąś taką podobną sytuację u siebie? Nie, mnie to minęło, ale miałam sytuację, że OMON mi jakoś groził i samo to ich jakby zachowanie i w ogóle to, co oni robią, to jak oni pugają jakby no, protestujących i to już psychologiczne jakby przeżycie, bardzo trudne. Słyszałam, szczególnie i po pierwszych dniach, kiedy dziewczyn niektórych, no kobiet niektórych bili i, przepraszam, gwałtowali i no to jakby boisz się wychodzić, że czasami jak widzisz tak ludzi w maskach,
To już psychologiczne bardzo presja. Bardzo... Ja też chciałam dodać, że podczas akcji protestu próbuję rozmawiać z OMON-em, z policją. Wychodzę na akcje prawie codziennie, i więc niektórzy z tych ludzi z OMON-a zaczynają nas rozpoznawać. Tak na przykład w niedzielę miałam taką sytuację, że jeden omonowiec mnie rozpoznał i zagroził, że mnie znajdzie, no i będę miała problemy. To była bardzo śmieszna taka sytuacja. Nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć na to. Strasznie. Naprawdę. Czyny... Nie mogę w stanie sobie wyobrazić, jak się czujecie na tych protestach. Bardzo Wam dziękuję za to, że opowiedziałyście nam o tym, jak to mniej więcej wygląda. I po prostu wielki szacunek, naprawdę. Teraz przejdziemy do Kacpra. Czy Kacper, słyszysz mnie? Tak? Włączę Ci mikrofon. Już zaraz. Może mógłbyś włączyć sobie swój mikrofon? O, świetnie. Jest włączony. Mógłbyś się na początku przedstawić, kilka słów powiedzieć o sobie i później przejdziemy do pytań. Jasne. No, nazywam się Kacper Sienicki. Byłem na Białorusi w sierpniu, w czasie wyborów. Zostałem zatrzymany tam przez służby porządkowe. Sam się zajmuję regionem Europy Wschodniej i nie byłem też tam przypadkowo. To taki wstęp może, coś takiego. Mhm. Czyli pojechałeś na Białoruś, żeby wesprzeć swoich kolegów? Może miałeś tam kolegów, czy tak po prostu czułeś się zobowiązany troszkę? Powiem tak. Mam też oczywiście tam kolegów i przyjaciół, ale moim celem jadąc tam było, wiedziałem, że to będzie coś się działo po prostu. Wiedziałem, że wybory, że cała kampania przebiegała w taki sposób, zatrzymania głównych kandydatów opozycyjnych, już duże mitingi, które zbierała pani Cichanowska. Jakby było wiadomo, że to będzie, może być przełomowe wydarzenie dla Białorusi, te wybory, i wszyscy jednak się też spodziewali, że prawdopodobnie Łukaszenka nie odda władzy, a dużo wskazywało na to, że te wybory będą, że w tych wyborach wygrałaby pani Cichanowska, więc ja już rozumiejąc to wszystko, zdecydowałem się pojechać tam, żeby po prostu obserwować to wszystko, co się tam dzieje, i ewentualnie relacjonować to do Polski, przekazywać informacje bezpośrednio z Mińska. Mhm. Super. Mówi się, że początkowe protesty nie miały liderów. Czy tak rzeczywiście było? I jak się dowiadywałeś o protestach? O której będą, czy gdzie? Tak, tak, zgodziłbym się. Protesty, same jakby marsze, które mają miejsce i po prostu wychodzenie masowe przez ludzi na ulicę. Nie można tam wskazać jakichś konkretnych osób, które byłyby jakimiś... prowodyrami tego, motywatorami i ludźmi, którzy zarządzaliby tłumem. Ja się dowiadywałem o tym wszystkim, co się dzieje z kanałów na Telegramie, tak? Kanału Niechta przede wszystkim, Niechta Live. I tak jak większość Białorusinów, czerpałem stamtąd informacje na temat tego, gdzie się ludzie zbierają, co się aktualnie dzieje w tej sytuacji, w tym momencie. I tak znowu sprawę to liderów, takiego ruchu protestującego i tych marszy, które mają miejsce każdą niedzielę, to do tej pory nie można wskazać, tak? Można mówić o politykach, o opozycji, o Radzie Koordynacyjnej, ale to już jest trochę inna sprawa. Dobrze.
Jak właściwie zostałeś zatrzymany? Gdzie byłeś? Co robiłeś podczas tego? Kiedy to było? To było 10 sierpnia, czyli dzień po głosowaniu w wyborach. Wieczorem tak na sprawę wyglądało to tak, że to była zwykła łapanka. Po prostu niedaleko stacji metra nie miga. Wszedłem tam na ulicę Rakowską, Rakowskie Przedmieście. Idąc po ulicy, po prostu zostałem, znaczy zobaczyłem nawet tak, że przede mną 200-300 metrów, przede mną jest OMON, nawet szedłem z kolegą, tak? Nawet kobieta pewna przychodziła i powiedziała, że uważajcie, bo tam jest z przodu przed wami OMON. I my zamiast, my też nie chcieliśmy tak nagle zawrócić, żeby nie wzbudzić jakichś podejrzeń, więc po prostu skręciliśmy w prawo na skrzyżowaniu, które było za chwilę. I tam jeszcze więcej było OMON, więc wpadliśmy w taką zasadzkę. No więc to była zwykła łapanka, nawet po prostu szliśmy po ulicy, wyszliśmy z kawiarni, szliśmy w stronę miejsca, gdzie słyszeliśmy, że ludzie się zbierają, ale nie byliśmy też, nie byliśmy jeszcze dosyć daleko, nie szliśmy w żadnej grupie większej, nie wykrzykiwaliśmy żadnych haseł, nie rzucaliśmy się w oczy zupełnie, po prostu tak jak oni dostają, te służby OMON dostają prawdopodobnie jakąś liczbę ludzi, którą mają zatrzymać, na przykład jakiś rozkaz tego typu i tak po prostu łapią ludzi po podwórkach, właśnie nawet gdzieś zupełnie przypadkowych ludzi, wyciągają z autobusu, wyciągają ludzi czekających przed sklepem w kolejce na przykład, albo do palących papierosa, jakby zupełnie przypadkowych ludzi. I tak samo ja zostałem złapany przypadkowo. I gdzie zostałeś wywieziony? Jak to wyglądało? Później ta więźniarka, tak zwany aftozak, tym transportem zawieźli nas na... To jest taka jakby zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na jakiś tam rejon Mińska, czyli taki, no trochę taki komisariat. Tak naprawdę to była sala gimnastyczna. I na tej sali gimnastycznej przez następnych tam 20 godzin około trwało znęcanie się nad ludźmi tam zgromadzonymi i tak wielokrotne bicie, zmuszanie do podpisywania zeznań, odmawianie wyjaśnienia w ogóle tej sytuacji, to nie było żadnego tak przedstawionego powodu zatrzymania, po prostu byliśmy rzucani na ziemię, byliśmy związani, mieliśmy skrępowane ręce, musieliśmy być długo wytrzymywać w bardzo ciężkich pozycjach, które tak na sprawę to było takie znęcanie się. No i ten proces trwał, tak jak mówię, blisko 20 godzin i później zostaliśmy zawiezieni do więzienia w Żodino, czy tak aresztu śledczego, jakby to powiedzieć, no ale to w więzieniu w Żodino wszystko. Mhm. Czy w więzieniu też stosowano takie same tortury? Nie, akurat w Żodino tam już na miejscu w więzieniu samym nie bito nas. To można powiedzieć, że to pewne szczęście, bo na Kresti, tam nawet w więzieniu byli ludzie bici, więc w Żodino można powiedzieć, że tam była duża część spośród zatrzymanych też i chyba te cele były całkowicie przepełnione. Wydaje mi się, że oni już po prostu nawet nie mieli personelu, żeby się, oni się sami gubili koło, gdzie, do jakiej celi wsadzili, już tam chyba tam nie mieli po prostu możliwości, żeby jeszcze się znęcać dodatkowo w więzieniu. I czy każdego traktowano tak samo? Bo to było po prostu tak, na zasadzie też łapanki, nad kim więcej się znęcać, nad kim mniej? Jak to wyglądało? Znaczy, to wydaje mi się, że tych, których złapano na przykład już na samym proteście, albo tych, którzy mogli mieć na przykład coś w plecaku, coś podejrzanego, co na przykład może by rzucali w tym, mogliby tak pomyśleć ci funkcjonariusze, to ci ludzie jeszcze gorzej im się dostawało na pewno, albo jakoś co jakaś osoba się czymś wyróżniała, czy jakieś miała znaki swoje szczególne,
to było podkreślane i to było atakowane. Ciężko nawet mi stwierdzić, czy z powodu tego, czy byłem obywatelem innego kraju, czy to było jakieś gorsze traktowanie, ale był po prostu nacisk wielokrotny, jakby podkreślanie mojego pochodzenia. Chociaż czy byłem gorzej bity, to nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że jakby wszyscy byli bici w podobny sposób. Mhm. I czy kobiet traktowały samo jak mężczyzn? Kobiet było stosunkowo mało, tak na sprawę, ale tak też na sali później, na tej sali gimnastycznej później zauważyłem, że są też kobiety i one tak samo również musiały być w tych pozach. Nie widziałem dokładnie na przykład sceny takiej, żeby wyprowadzono kobietę i ją na korytarzu bito i stamtąd dochodziły krzyki, bo tak wielokrotnie tak widziałem też z mężczyznami. Więc ciężko mi powiedzieć, mogły mieć jakąś telefon go. Wydaje mi się, że nie do końca, bo nawet jeśli mężczyźni, funkcjonariusze, czy milicjanci, czy z OMON-u, nawet oni może nawet jakoś tak niezbyt mieli ochotę bić kobiety, ale znajdowały się też kobiety, funkcjonariuszki, które z kolei sobie nad kobietami się znęcały. Ciekawe. A jak się wydostałeś z tego więzienia? Spędziłem tam 2 doby, więc łącznie tam, jeśli brać ten czas jeszcze przesłuchań i tego pierwsze miejsce, ta sala gimnastyczna, to łącznie 70 kilka godzin spędziłem w takiej niewoli, ale zostałem wypuszczony. W taką sprawę podobno jest taki przepis, że 72 godziny się przekroczy, to że wtedy już teoretycznie bez postawionego zarzutu, bez wyroku sądu nie powinni móc trzymać. Czyli w tej sytuacji wyjątkowej to tam wiele jakby tych rzeczy, które jest wpisanych w kodeksie jakimś tam prawnym, to nie miało w taką sprawę miejsca bytu. Ale więc ja nawet się nie doczekałem wyroku sądowego, tak jako jeden z 3 osób w mojej celi. Więc po prostu sam jestem ciekawy, czy to było po prostu dlatego, że mi skończył się czas i mnie wypuścili, czy też może kanał dyplomatyczny zadziałał na tyle, że oni uznali, że po prostu nie będą mnie zabierać na rozprawę i po prostu jakoś tak mi się poszczęściło. Ale tak na rozprawę to nie wiem tego. Nie wiem, co tam do końca się działo za kulisami. Wiem, że mój kolega też, tak, obywatel Polski, jego zabrali na rozprawę sądową, ale on mówił, że potrzebuje tłumacza i w końcu chyba sobie dali spokój i wyrok w jego sprawie nie zapadł, więc obaj jesteśmy wypuszczeni po tych 72 godzinach jakby. Ale no właśnie, wiem, że też koledzy z mojej celi, oni wyszli następnego dnia, mimo że tam niektórych skazali tam na 10 dni aresztu, niektórych na 12, niektórych na 15, ale wyszli też wcześniej, musieli podpisać taki papier, w którym mówili, że nie będą wychodzić dalej na protesty czy coś takiego. Rozumiem. Ty wspominałeś o tym, że podczas aresztu tak jakby podkreślali, że byłeś, że jesteś Polakiem. A w jaki sposób to? To po prostu krzyczeli, że w jaki sposób to było podkreślane? Tak, jakby przy wyprowadzeniu na korytarz, tak, wyprowadzono na korytarz poszczególnych ludzi, ci funkcjonariusze wyprowadzali nas i no, tam po prostu było bicie na tym korytarzu, to jeszcze w przerwach między tym to słyszałem, jak ja nienawidzę tych Polaków, tak, i jakieś przekleństwa, fałszujecie historię, kto wygrał w II wojnie światowej, tego typu pytania i tak, jakby... No do tego jakieś takie stereotypowe, jakieś takie teksty rodem właśnie z propagandy rosyjskiej o Unii Europejskiej, że tam, no to wszystko oczywiście przekleństwa, więc nie będę tego cytował, ale no takie, że tutaj homoseksualiści w Europie, a wy tutaj jesteście tacy i owacy, przek,
to wielokrotnie się pojawiało, takie pogardliwe określenia po Polakach. No i wielokrotnie oczywiście przy pytaniu, tak, po co się tu wziąłem, trzeba było siedzieć, tak, to jest nasza białoruska gościnność. Byłem oskarżany o to, że jestem prowokatorem, dywersantem, który przyjechał tutaj organizować rewolucję. No to się tego tyczyło, to jakby podkreślanie pochodzenia mojego. A przez ile czasu, znaczy jaki czas ci zajęło dojście do siebie pod względem zdrowotnym i psychicznym? Pod względem zdrowotnym i tych jakby wszystkich siniaków i jakichś takich urazów fizycznych, to myślę, że znaczy, tak naprawdę te ostatnie siniaki to dosyć niedawno mi zeszły, tak? Jakieś tydzień temu może, już czy jakieś 3 tygodnie minęły, zanim to zeszło, ale jakiegoś tam bólu nie odczuwałem dużego. Tak naprawdę jedyne, co mi doskwierało po tym wyjściu, to najbardziej po prostu mocno żebra miałem obite, mi bolały i jeszcze z nadgarstkiem jakiś problem. A tak to raczej były takie siniaki, które tam po paru dniach, po tygodniu, dwóch zeszły. Niektóre takie największe jakieś krwiaki to kilka dni temu może nawet tak jeszcze były małe ślady. No to nawet teraz mnie lekko żebra bolą, jeszcze nie do końca jest, jakby żebra dosyć długo się dochodzą sobie do sprawności poprzedniej, ale nie mam nic złamanego, więc jakby miałem szczęście, że nie mam żadnego trwałego uszczerbku na zdrowiu, co wiele ludzi jednak ma, potrzebuje jakiejś operacji, jest po prostu, niektórzy tak, no nawet po prostu są okaleczeni poważnie, właśnie mówiąc o ludziach, których po prostu zakatowano i gdzieś się ich znajduje teraz, więc ja miałem stosunkowo dużo szczęścia. Jeśli chodzi o kondycję psychiczną, to jakoś od razu po tym, jak wróciłem, to po prostu natłok i też rozmów z mediami, rozmów z ludźmi, spotkań. Jakby nie miałem dobrze czasu wypocząć, po prostu zostałem rzucony w wir jakby życia i wydarzeń, więc nawet nie miałem czasu nawet tam rozpamiętywać, rozmyślać i tak na sprawę nie myślę w ogóle o tym, co tam mi się działo, jak to mi tam było źle. Nie skupiam się na tym, raczej mi chodzi o jak się spotykałem, jak rozmawiałem z różnymi dziennikarzami, to nawet mi nie chodziło o skupienie się na mojej osobie, bardziej mi chodziło o pokazanie tego, że ludzie tam są wciąż na Białorusi, którzy i o mnie się mówi, tak, bo jestem obywatelem innego kraju i w moim kraju się o mnie zrobiło głośno, a tam tysiące ludzi zatrzymano i nikt się nad ich losem nie pochyla. I ci ludzie są tam teraz i oni właśnie mogą mieć z kolei traumę taką psychiczną, że mogą się bać wyjść na ulicę, bo nie wiedzą, czy się to nie powtórzy. Ja jestem już w bezpiecznym miejscu, więc do tego właśnie opowiadając nawet o takiej swojej indywidualnej historii, moim głównym celem jest to, żeby jakby przyciągnąć uwagę ludzi tutaj w Polsce do tego, co się dzieje na Białorusi i do tego, co spotkało Białorusinów i do czego jest zdolny reżim Łukaszenki. Super, dziękuję ci bardzo. Może jeszcze ostatnie pytanie. Jak myślisz, dlaczego działania OMON-u są tak agresywne? Tutaj na pewno jest kilka czynników. Zależy też na pewno od indywidualnych jednostek, ale część z nich to są po prostu ludzie, którzy są od dawna obrobieni ideologicznie, są w pewien sposób wspierają tą władzę, mimo że tak na sprawę funkcjonariusz OMON-u do tego momentu, do tych czasów protestów, to nie zarabiał jakoś dużo pieniędzy, jakby ludzie tam byli, ale uznali, że będą bronić władzy. Część ludzi, tak, było nawet głośno od tych, którzy odchodzili, jakieś nagrywali filmy, jak wyrzucają swój mundur i tak dalej, ale w skali kraju to była mała liczba ludzi. Tutaj na pewno doszedł czynnik motywacyjny, premie takie, które dostają oni codziennie, czy nie wiem, czy to premie dzienne, czy w jakim sposób są wypłacane, ale teraz znacznie większe zarobki mają, ponieważ na nich się trzyma ten reżim, tak? Mówi się o Łukaszence, że jest prezydentem OMON-u i to nie odbiega wcale od rzeczywistości, ponieważ gdyby nie ich zaangażowanie, gdyby nie zaangażowanie służb, właśnie funkcjonariuszy wojsk wewnętrznych, funkcjonariuszy właśnie
jednostek milicji, to i gdyby ci ludzie zaczęli przychodzić stopniowo coraz bardziej na stronę protestujących, to już wkrótce mielibyśmy rozwiązaną sytuację, więc dlatego na pewno czynnikiem głównym jest motywacja finansowa, a dodatkowo myślę, że część, zwłaszcza tych osób decyzyjnych, tych, którzy są na wysokich stanowiskach, ludzi tam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, no to oni jakby, dla nich nie będzie nowego rozdania w wolnej Białorusi. Możliwe, że jacyś zwykli i tak, tacy pionki, że tak powiem, zwykli funkcjonariusze, może oni mają szansę odnaleźć się w nowej Białorusi, ale ci, co są na wysokich stanowiskach, no to czeka ich tylko więzienie i trybunał, więc oni są skazani na Łukaszenkę i będą walczyć do końca, ponieważ koniec Łukaszenki to jest także ich koniec. Ale tak też... Przepraszam, też... chciałabym podkreślić to, że w dzień OMON-u płacą tyle, ile średnio płacą lekarzy w miesiąc. Tak, tak. W ostatnim czasie tak się tam różne dane podają. Właśnie też słyszałem o tych danych, że no teraz bardzo duże pieniądze im dają, żeby po prostu wciąż stali po tej stronie reżimu. Mi to osobiście powiedział OMON ostatnio, że dużo im płacą i że będą do końca z Łukaszenką. Także no, nie ma innego wyjścia. Nawet jemu to mówili, tak? Że jak wtedy, jak wylądował tym śmigłowcem, też mówili, że jesteśmy z panem do końca, tak jakby, tak? Mhm. On ich chwalił, tak. Ale kiedyś zapasy się skończą, mam nadzieję. Ale szybko. Tak. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Kacper. Też wielki szacunek. Dziękuję, naprawdę. Ja również i chciałbym przeprosić za różne problemy tutaj techniczne. Ale... Nie szkodzi. Dobrze, teraz przejdziemy do części trzeciej, do Ramona. I poprosiłabym cię przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie. Dzień dobry. Nazywam się Roman Żytkowski, a skończyłem historię na Białorusi właśnie na Uniwersytecie Brzeskim i teraz już kończę na Uniwersytecie Warszawskim bułgarystykę. Więc spróbuję tak może wyjaśnić trochę może z punktu widzenia globalnego, co się dzieje na Białorusi, no nie wiem, spróbuję choćby. Mhm. Bardzo dziękuję, że dołączyłeś. Pierwsze moje pytanie. Jak wyglądają teraz takie ogólne nastroje na Białorusi? To znaczy, myślę, że usłyszeliśmy, tak, jakie są nastroje dziewczyny i Kacper, wszystko na ten temat było powiedziane, tak? Więc moim zdaniem nigdy za całą historię Białorusi, 26 lat rządów Łukaszenko i od 1991 roku, jak Białoruś otrzymała niepodległość, nigdy takiej na takiej skali nigdy takich protestów nie było, więc moim zdaniem Białorusini będą walczyli. I zawsze mówiłem tak, że Białorusini są spokojni, ale jak dojdzie do tego punktu już odniesienia do tej granicy, jakby granica będzie przekroczona, no to wtedy będzie wszystkim źle, tak powiem. Ci, którzy przygnębali Białorusinów, więc moim zdaniem już ta granica jest przekroczona i Białorusini będą walczyć do końca, więc Białoruś jest znana jako państwo partyzantki, więc znamy się tak na sposoby walczenia z władzą, z okupacyjną też, więc ja spodziewam się, że nastroje będą pozytywne nadal pod względem, że ci walczące, ci ofiary, tak, bo są niestety ofiary, że to wszystko będzie jakoś tak i będzie zwycięstwo demokracji, wolności narodu białoruskiego. Co dotyczy nastrojów, chciałbym podkreślić, spodziewam się, że Ukraińcy nam się nie obrażą,
Białorusini nie mają jakieś takie, to nie są protesty proeuropejskie lub prorosyjskie. Tam nie pojawiają się flagi ani rosyjskie, ani Unii Europejskiej tak, na takiej skali dużej. Tak bardziej widzimy biało-czerwono-białą flagę. To są po prostu walka o wolność narodu, który już, no, już dość ma od tego pana dyktatora, bym powiedział. Tak? A czy ty widzisz szansę na pokojowe rozwiązanie tej sprawy i ustąpienie prezydenta? Przykro mi, ale szczerze mówiąc nie widzę, bo moim zdaniem Łukaszenko jest chory człowiek. Wszyscy może być już wiedzą, że on ma mozaiczną psychopatię, znaczy on ma taki problem i to już mówiono bardzo dużo, często w mediach białoruskich, więc myślę, że polskich też, o tym, że ten człowiek nie jest do końca zdrowy, tak, psychicznie. A taki człowiek ma na sobie, znaczy on nie rozumie, że coś robi źle. On myśli, że wszyscy winni Białorusini. On jest takim ojcem, który opiekuje się o dzieciach, a Białorusini to są takie dziećmi, którzy nie chcą przyjąć ojca, tak. On ich wychowuje, a te dzieci takie są w obuzie, tak, nie wiem. Znaczy nie chcą wychowywać się w jakiś sposób. Więc niestety widzimy, jak ostatnio już tłumią bardzo brutalnie, tak, te demonstracje. Dzisiaj widziałam, że jest aresztowana. A była próba tak wyrzucenia z państwa Marii Kaleśnikowej, a niestety... Znaczy teraz ona jest zatrzymana i szczerze mówiąc, jak tu dziewczyny już powiedziały, że OMON powiedział, że będzie bronił swojego pana, gospodarza, który daje na chleb i nie tylko na chleb, na kawior też chyba. Jak słychać, ile zarabia ten OMON dziennie, tak? Więc moim zdaniem to będzie taki... Ja nie widzę rozwiązania pokojowego niestety. Mi się wydaje, że będą ofiary. Rozmawiałam z kolegami z Ukrainy i oni powiedzieli też, że my walczyliśmy na Majdanie w 2014 roku i mieliśmy ofiary, tak, ta sotnia niebieska, nie, tak? Niebiańska. Słucham? Niebiańska sotnia. Tak, znaczy ci ofiary, które niestety są, tak, więc ja bym nie chciał oczywiście, ale ja myślę, że to taki człowiek, który będzie trzymał się do końca za władzę. I widzieliśmy nawet, że jak on chodzi ze strzelbą, tak, koło swojej rezydencji, więc on jest nastawiony bardzo agresywnie, moim zdaniem. On nie odda władzy tak pokojowo, jak sobie może niektórzy myślą. To taka moja opinia. A jak myślisz, na kogo liczą i na kogo mogą liczyć protestujący obecnie? Myślę, że tylko opierają się na siebie. Oni rozumieją, że moje zdanie znów, Unia Europejska, nie wszystkie kraje są zjednoczeni, co dotyczy pytania białoruskiego. Gdy mówimy o krajach zachodnich Unii Europejskiej, im jest moim zdaniem wszystko jedno, co tam na Białorusi dzieje. Bardziej, jak widzimy, że stara się Litwa, Polska, nie członek Unii Europejskiej, Ukraina też występuje przeciwko tym działaniom, które występują teraz, tak, niestety na Białorusi, Łukaszence, tak, polityce. Państwa bałtyckie oczywiście, nie tylko Litwa, ale Estonia i Łotwa, ale gdy mówimy o państwach takich zachodnich, jak Niemcy, Francja, moim zdaniem ich nie za bardzo obchodzi los Białorusinów. Więc ja widzę i rozmawiam z Białorusinami, bo moi przyjaciele i przyjaciółki też, jak dziewczyny, też wychodzą w Brześciu, Mińsku, w Grodnie, wychodzą na protesty i walczą o swoje prawo, o wolność, ale oni mówią, że my wiemy, że jak nie wywalczymy sami, nikt za nas to nie zrobi. Tak jak Polacy w latach 80., kiedy była Solidarność, chyba nikt nie walczył, ni Francuzi, ni Niemcy, ni nikt tak za Polaków. Polska walczyła sama. Oczywiście mamy jakieś wsparcie, nie wiem,
psychologiczne, jakieś wsparcie finansowe w jakiś sposób, ale na tym się kończy, tak, wsparcie Zachodu. Gdy mówimy o Rosji, oczywiście to w ogóle jest taka ciekawa rzecz, że niektórzy Rosjanie bardzo lubią Łukaszenko i uważają, że on jest bardzo dobrym prezydentem. Bardzo często słyszę o tym. Ja dlatego żartuję, no to proszę bardzo, możecie sobie to jego ściągnąć gdzieś tam na Chabarowsk czy gdzie chcecie i niech rządzi u was, tak? Ja nie jestem przeciwko, myślę, że Białorusini podziękują po prostu braciom Rosjanom, tak? Więc Rosja jest nastawiona, no Rosja jest też dyktaturą moim zdaniem, bo w tym roku zmiany w konstytucji Rosji, że Putin będzie rządził do 2036 roku, no to niestety wątpię, że to jakaś demokracja, tak? Więc po prostu wspiera takiego Łukaszenko, który też robi kłopoty dla Rosji i czasami mamy różne wojny mleczne, mięsne, ropy i tak dalej, ale znaczy takie handlowe bym powiedział, walczymy zawsze o cenę i tak dalej, różne awantury robi Łukaszenko, ale to swój, tak, człowiek, który jest już znany od 26 lat i oni się boją i nie wiedzą, czy przyjdzie jakiś człowiek prozachodni, polityk, który skieruje po prostu Białoruś na zachód, tak, a nie na wschód, czy po prostu nie będzie bilansu, tak, tego neutralnej pozycji. Więc moim zdaniem, tak, ja wracam do pytania, że Białorusini sami walczą sami i rozumiem, że to jest najpierw muszą walczyć sami o swoje państwo, swoją wolność i nikt za nich to nie zrobi. A jak myślisz, czy Białorusini obawiają się interwencji ze strony Rosji? I czy taka w ogóle, twoim zdaniem, może nastąpić? Ja też rozmawiałam dużo na ten temat z Białorusinami i niektórzy boją się. Wiem, że większość nie chce, żeby to była część Rosji. A niektórzy mówią, że nie, tak nie zrobię, bo Europa nie pozwoli, bo Białoruś to nie Krym, bo to całe państwo i jednolite i naród białoruski to nie naród z Krymu, bo 80% są Białorusinami właśnie pod względem narodowym. Rosjan jest 10 czy 11%, nie jest tak jakby dużo, jak to jest Krymu 60%, więc to nie będzie takie wejście i nie będziemy machać flagami Rosji. Nie, tak nie będzie przywitany Putin. Więc moim zdaniem to byłby błąd z punktu widzenia politycznego. Jeszcze to będą jeszcze sankcje od Unii Europejskiej, tak, jeszcze do tego wszystkiego. Więc z jednej strony nie, ale z drugiej strony, jak wszyscy, jak mówią Białorusinom, to Putin. Nie wiadomo, co on ma tam w głowie. Tak, więc takie obawy są, ale spodziewamy się, że to jest nieprawdopodobnie. Chyba bardziej on będzie pomagał w jakiś sposób, zielone człowieczki, czy ja nie wiem, w jakiś inny sposób, hybrydowa wojna i tak dalej, Łukaszence, ale spodziewam się, że wojska rosyjskie nie będą na terenach Białorusi jako okupanci. Mhm. Tak, właśnie już czytałam, że mówi się teraz o czarnych ludzikach i na przykład albo teraz jak widzimy zdjęcia po prostu osób w cywilu, normalnie w cywilu i też to też właśnie o co chodzi, tak, bo OMON czy policja, milicja, tak, u nas to zostało jeszcze, ma być po prostu jakoś oznaki mieć, tak, nie wolno sobie, to może być kidnapping czy coś, tak, nie wiadomo co, jakieś ludzie po prostu ci ściągają, no to o co chodzi, tak, to nie jest demokratyczne państwo. Więc to też bardzo dziwna sytuacja, moim zdaniem. I ostatnia rzecz, może omówimy kwestię Rady Koordynacyjnej. Jak widzisz jej rolę i zważywszy na fakt, że 6 z 7 członków prezydium Rady już zostało lub zatrzymane, lub wywiezione za granicę, czy dana Rada będzie w stanie zapewnić transfer władzy? Znów, już mówiłem, że Łukaszenka nie odda tak władzy.
I to jest trochę było dla mnie naiwne, stworzenie takiej rady, która będę oczekiwała, kiedy Łukaszenka odda władzę. No to trochę moim zdaniem dziwnie wygląda, bo z jednej strony widzę to stworzenie tej rady koordynacyjnej jako jakiś organ, czy po prostu jak wsparcie takie psychologiczne, że są osoby, które gotowi wziąć odpowiedzialność na siebie, tak? I po prostu zarządzać tymi wszystkimi działaniami, tak, narodu białoruskiego, tymi protestami. I może być jako prezydium jakoś, czy może być wśród tych ludzi będą przyszli posłowie do parlamentu, czy może nawet i prezydent, kto wie, tak, jak to będzie. Ale Rada pokazała, że znaczy Rada nie gra takiej roli i chyba Łukaszenka z jednej strony nie bardzo się boi, bo wie, że on może jednego wyrzucić za granicę, drugiego tam sobie do więzienia wsadzić. Kto pozostał? Tylko Aleksiejewicz, tak? No to trochę jest niebezpiecznie. Noblistka znana już na całym świecie, jakby to może mieć swoje skutki negatywne moim zdaniem. Więc on trochę się boi tego, ale zobaczymy, tak, co tam będzie dalej. Może strach zrobi swoją sprawę, że nawet Aleksiejewicz będzie wsadzony do więzienia. To też tak jest nie wiadomo, ale ja oceniam nie to, że negatywnie, ale uważam, że nic nie zmienia ta rada, bo Łukaszenka jest nastawiony bardzo brutalnie i on nie jest gotowy na przemówienie. Ja uważam, że on jest chory na władzę, bo on rozumie, że jak odda władzę, no to jakoś on mówił w przemówieniu, no to zabijcie mnie wtedy. Zabijcie mnie i wtedy będziecie mieli władzę. Także on będzie bronił się do końca. Więc ta rada oprócz jakiej reprezentacji takiej protestów nic nie daje, moim zdaniem. Bo teraz już sześciu członków siedmiu są w więzieniu, czy za granicą, znajdują się w Polsce, na Ukrainie, tak? Dzisiaj w Warszawie właśnie na naszym Uniwersytecie Warszawskim występowała Swietlana Tichanowska, więc jest taka trochę smutna sytuacja, bym powiedział, pod tym względem Rady niestety. Ale spodziewałem się, że wszystko będzie okej. Okay. A jak twoim zdaniem, jeżeli, no bo tej rady już de facto, znaczy inaczej. Nie istnieje jeszcze, coś tam jest, tak, formalnie. Tyle, że ona wcześniej nie miała rzeczywistej mocy, a jeżeli członkowie już nie mogą działać, co wtedy będzie? Kto będzie następnym? Szczerze mówiąc, moim zdaniem w ogóle tym rządzi portal Niechta, bo wszyscy czytają Niechta, bo wszystko się pojawia informacja na tym portale. Ja widziałem, że subskrybentów jest ponad 2 miliony już osób. To patrząc na to, że Białorusinów jest 9,5 milionów, no to więc dorosłych jest 6 milionów, to moim zdaniem co trzeci, czwarty czyta Niechta, tak? Czasami słyszałem Nieksta, to też takie ciekawe wersje. Więc Niechta, bo to ktoś, tak? Możemy przetłumaczyć z białoruskiego ktoś, nie wiadomo kto. Oczywiście już wiadomo kto, ale to taka ciekawostka. I co dotyczy Rady, jakby otrzymują informacje i w ogóle kieruje tym wszystkim ruchem, moim zdaniem nawet Niechta i jego sztab, nie wiem, jego pomocnicy. Nie wiem, jak on działa, szczerze mówiąc. Ciekawe. I najważniejsze, że ludzie sami walczą o wolność, że nie patrząc na to, że jest jakaś rada, że są jakieś politycy, tak, młodzi politycy, ludzie po prostu walczą sami. To jest najważniejsze, że jak będzie zaresztowany lider, to niestety będzie niepowodzenie, tak, tego wszystkiego, tych działań. A jak nie ma tego lidera, jak to jest wszystko działanie rozproszone, to wtedy moim zdaniem jest
bardziej możemy osiągnąć sukces, tak, w tym przypadku, moim zdaniem. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Romanie, za to, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję również. Dziewczyny, chciałam powiedzieć, że szacunek naprawdę w moim sercu do Was, że wychodzicie i w ogóle dla wszystkich Białorusinów, którzy walczą. Niestety teraz obecnie jestem też w Warszawie, wyjechałem w czerwcu i bardzo się boję. Znaczy ja tutaj też wspieram, ja wychodzę na różne protesty tutaj w Warszawie, wychodzimy na Solidarność z Białorusią i wychodzę na Solidarność z Białorusią akcję i staram się też wspierać Białorusinów oczywiście. Białorusiny za granicą też w jakiś sposób, jak mogą oczywiście, też walczą z Wami i Wy jesteście, nie jesteście sami. Ja chcę, żeby się czuli, że nie jesteście sami, jesteście z Wami jeszcze taka moc diaspory białoruskie po całym świecie, nie tylko w Polsce, w Warszawie. Teraz dziękuję będzie. Dziękuję również. Teraz będzie czas na zadawanie pytań. Być może ktoś ma pytanie z naszych tutaj uczestników. Ja bym miała pytanie, jeżeli mogę. Tak, jasne. Tak, ja mam pytanie do Kacpra, dlatego że interesuje mnie to, że jakby mówiłeś o tym, że osoby aresztowane, jeśli chodzi o te osoby, które pochodziły pochodzą z Białorusi, musiały podpisywać tą lojalkę, że jakby nie wyjdą już na protest. Chciałam zapytać, czy może orientujesz się, co było w tej lojalce, na zasadzie, jeżeli one by jednak wyszły, to czy one trafiają całkowicie do więzienia od razu, czy są im inne jakieś przywileje obcinane, czy jak to dokładnie działa, jeżeli może wiesz. Dzięki. Z tego, jakie mam informacje, to słyszałem, że wtedy by już nie było mowa o naruszeniu i takim administracyjnym, tylko już o sprawie karnej, czyli o możliwe, że wtedy już byłby to dłuższy wyrok. Coś takiego, w sensie takie zagrożenie, to po prostu pewne zobowiązanie, że mamy cię w papierach. Jeśli wyjdziesz i znowu cię złapiemy, to może być z tobą gorzej jeszcze, nie tylko tam areszt 10-dniowy. Ale nie jestem też dokładnie pewien, bo no, ja sam nie widziałem to, ja nie musiałem podpisywać, więc nie pytałem dokładnie o zawartość. Znaczy, Agnieszka, ze swojej strony powiem, że nie musisz myśleć o tym, co oni robią logicznie, bo oni nie robią nic logicznego. Oni robią wszystko z pozycji autorytetu i strachu. I o to chodzi. Oni sami boją się nas. Oni boją się nas. Nie my boimy się ich. I jak na razie to wygrywamy my, a nie oni. Ale oni robią wszystko, żeby jakoś ten proces jak to po polsku przytrzymać i zrobić widok taki, że przegrywamy my, jakby, że nas jest mniejszość, że jesteśmy słabi, że jesteśmy tam bla, bla, bla. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda i nic u nich nie udało się. Ci, którzy trafili do więzienia, nadal wychodzą na ulicy i nadal starają się o naszą przyszłość, powiedzmy tak. Dziękuję. Tak, ja też się z tym zgadzam. Czy ktoś ma jeszcze pytanie? Ja mam może pytanie. Jak uważacie, co może być momentem przełomowym, po którym jakby będzie już oczywiste, że Łukaszenko odejdzie, bo to no wydaje się, że te protesty sobie są i są, ludzie wychodzą i wychodzą, ale to jakby jest presja psychologiczna na reżimie, ale czy to będzie miało jakieś skutki, czy po prostu Łukaszenka zamknie wszystkich i ludzie sobie będą wychodzić tak po prostu bez skutku? Stanisławowi chodzi o taki, co uważacie za taki przełomowy moment? Czy on nastanie i co to może być? Ja mogę się powiedzieć, że sądzę, że momentem, kiedy będzie wiadomo, że reżim jest przegrany, będzie ta sytuacja, kiedy
wierne psy reżimu zaczną przychodzić na stronę protestujących. Na razie ciężko jest prognozować, kiedy czegoś takiego może dojść. Możliwe, że to będzie dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi pewna kulminacja. Teraz na przykład można się spodziewać, że w tej niedzieli możliwe, że trochę, już będzie trochę inaczej wyglądał ten marsz. Teraz jest inicjatywa tworzenia się grup, takich drużyn, które miałyby wręcz stanowić pewne oddziały samoobrony. Są też na pewno inne pomysły. Pewnym momentem przełomowym i momentem, którym byłaby jeszcze większa presja na reżim, byłoby też na przykład zajęcie jakiegoś placu, zajęcie jakiegoś budynku, stworzenie miasteczka. Ale to jest pokojowe rozwiązanie? To nie jest pokojowe rozwiązanie, ale możliwe jest, że protest będzie musiał się zradykalizować i coraz więcej głosów do mnie dociera, takich, że możliwe, że to się wkrótce wydarzy. Znaczy raczej to nie miałoby polegać na tym, że to nagle przestanie być pokojowy protest, bo bardziej to byłoby po prostu stworzenie pewnych sił samoobrony, które mogłyby interweniować właśnie w takich sytuacjach, jak teraz mieliśmy, czyli przed zatrzymywaniem przez ludzi, którzy nie są umundurowani i po prostu w maskach zatrzymują. Wygląda to jak zwykłe porwanie. I teraz ludzie się powoli organizują, żeby w takich sytuacjach mieć jakąś szansę obrony i jakąś możliwość odbicia swoich ludzi, a możliwe, że inne również będą się pojawiać związane właśnie z jakimś takim czynnym oporem przed przemocą. Bo teraz mało mamy takich na razie sytuacji. Jest bardzo. Przede wszystkim główną dewizą jest unikanie prowokacji i to się udaje, ale wydaje mi się, że wkrótce może nastąpić pewna kulminacja. Słyszę to z różnych źródeł na Białorusi. Według mnie przełomowym momentem będzie to, kiedy pani Tichanowskaja nareszcie zmanifestuje sobie jako prezydent Tichanowskaja i kiedy inne państwa już na bardziej wysokich pozycjach zaczną rozmawiać z naszym zakonnym prezydentem. I oprócz tego niestety bardzo dużo zależy na tym, na jaki scenariusz zdecyduje się Łukaszenka i Putin, czy oni zechcą jakoś zgrać się. Po prostu według słuchów, ale dość prawdziwych, to wszystko, co się robiło na Okrestino i w ciągu pierwszych dni protestów, robiło się dlatego, żeby zrobić tłumy agresywnych ludzi, żeby jak najbardziej ten protest zradykalizować, żeby Rosja jakby pomogła Białorusinom i oswobodziła Białoruś od radykalnej opozycji, od radykalnej mniejszości i takim jakby sposobem przyłączyć Białoruś do Rosji. Na razie chodzi chyba o zmianę konstytucji, też są słuchy bardzo duże. Powiem tak, że Putin i Łukaszenko czekają do inauguracji, żeby tam coś przerobić trochę konstytucji i postawić swojego kandydata prorosyjskiego już po tak prawdziwych wyborach, ale patrząc na to, co robi Łukaszenko w ciągu ostatnich dni z protestującymi i w innym kontekście, co on mówi, bla, 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 to on chyba nie za bardzo zgadza się na to, jakby, żeby odejść tak mirnym sposobem, żeby jakoś władzę chociaż jakąś zachować. On jest psychopatem i on chce rządzić. I tego to się jakby będzie jeszcze trwało przez jakiś czas. Ale chyba
jak mu się pieniądze skończą, to będzie najbardziej przełomowy moment. Plus ten system już jest jakby rozszatany, w sensie, że jeżeli wcześniej każdy z OMON-u, każdy z milicji mógł sobie robić co chce z innymi i rozumieć to, że w sądzie siedzą też te same psy tego samego reżimu i że oni przypiszą to, co trzeba w rządzie, w szpitali siedzą te same psy i oni napiszą to, co trzeba. To teraz już jest tak, że część ludzi wychodzą z systemu i już jakby mniej ufania pomiędzy tymi osobami jest. Jakby nikt już nie wie, a czy tam naprawdę nie będzie jakiś sędzia, który jest pro opozycja, czy jest jakiś milicjant, który idzie razem z nim, ale coś tam też jest pro opozycja. No rozumiecie, o co chodzi. I jakby im więcej to się ciągnie, im dłużej to się ciągnie, tym więcej oni jakby już zdenerwowani. Że, no, a co tam będzie w przyszłości, a jeżeli ktoś naprawdę napisze to, co jest na samej sprawie i on trafi do więzienia. No jakby już są takie sytuacje i już to jakby idzie dalej i dalej komań. Właśnie, Juliana, mówiłeś o tym, że kiedy państwo jakieś powie, że pani Svetlana Tichanowska jest prezydentem. Chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj premier Polski, Morawiecki, powiedział właśnie do niej pani prezydent. To jest pierwszy znak. Ale z drugiej strony, to ja ci powiem, że będzie bardzo trudno. Dlaczego? Dlatego, że te karty dla głosowania, oni są zniszczone, czy po prostu bardzo trudno znów to przeliczyć. Więc pani będzie trudno udowodnić legitymność pani Tichanowską, tak? Mówimy, że w większości tych okręgów wyborczych i tak dalej wygrała, tak jakby Tichanowska, tak? Nam wiadomo, ale baza taka, która jakieś udowodni, nie istnieje niestety, bo jak nie wiadomo, że te karty do głosowania były zniszczone niestety. Przez oczywiście taki psów reżimu, tak? Więc będzie bardzo trudno udowodnić legitymność, bym powiedział, tak? Pani Tichanowska. Z drugiej strony ja zgadzam się, że jak będzie poparcie innych państw, oczywiście to by pomogło, tak? Przyznać ją prezydentową. Jakby teraz można wnioskować tylko statystycznie, ile ludzi wychodzi codziennie, ile ludzi wychodzi co niedzielę, że wychodzi jakby 5-7% Białorusinów i statystycznie to jakby mówię o tym, że tam 80% opozycjonerów, no to nie można mówić o nas jak o opozycji, bo opozycja to mniejszość, jakby radykalna mniejszość, a my jesteśmy większością. I tak o opozycję, o kandydacie od opozycji, jak teraz o Svetlanie, o pani Tichanowskiej mówią niestety czasami europejskie jakby autorytety nie można nawet mówić, bo to jest głupotą. Więc czekamy, aż pani Tichanowska jakby ustali swoją pozycję jako
Ale dzisiaj była przyjmowana na takie bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem. To już to coś świadczy i spodziewam się, że... Mam nadzieję, że Polska jakby poda ten... Tak, przykład, jak trzeba. Tak, i Litwa właśnie też już jakoś tak bardziej, no, odnosi się do niej jako do... Tak, jak trzeba. Są może jeszcze jakieś pytania? A jak myślicie, czemu to akurat teraz, tak po tych 26 latach chyba już, tak? Tak w sumie no, nie było nigdy takiej masowego sprzeciwu przeciwko Łukaszence i no, nagle praktycznie całe społeczeństwo wystąpiło. Skąd to się wzięło? Znaczy, takiej masowej nie było tylko dlatego, że nie było dobrej komunikacji. W 2010, 2006, 1990, tam też w jakimś szóstym, chyba nie pamiętam dokładnie, ósmym, wychodziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wychodziło, tylko że tego OMON-u już wtedy było, milicji wszystkiego już wtedy było bardzo dużo. Białoruś nazywają państwem milicji, bo na 100 tysięcy osób mamy największą ilość policjantów, nie wiem jak to powiedzieć, tych struktur, przedstawicieli tych struktur wewnętrznej władzy niż jakiekolwiek państwo w Europie. I bardzo szybko te protesty były gaszone, niestety. Już przed chyba 2020 rokiem jeszcze były takie struktury, które, znaczy socjalne, które były w miarę zadowoleni z tego, jak rządzi Łukaszenko. Łukaszenko w sumie przed wyborami często robił jakieś polepszenia w ekonomice, jakiś program miał taki spoko, że naprawdę tam połowa ludzi mogła go podtrzymywać, ale już po tyle latach i z tym, co my wiemy teraz, z tym, że ekonomika i w ogóle całe państwo jest w stagnacji przez ostatnie 10 lat no, na 100%, że jakby możliwość wyjazdu gdzieś tam za granicę już ma ktokolwiek i może zobaczyć, jak trzeba, powiedzmy tak, że mamy Telegram, to wszystko po prostu się zebrało i już po tej sytuacji z koronawirusem i wszystkim to wybuchło po prostu. Już trzeba było wybuchnąć i wybuchnęło. No, wybuchnęło, tak to się mówi. No i tak. Jakby wszystkie okoliczności się zebrali. I już nie ma żadnego, jakby, nie ma nic po prostu. Łukaszenko nie miał nic w tym roku. Bardzo dziękuję. Może ostatnie pytanie, jeśli pan nie to. Dobrze. Widzę, że pytań więcej nie ma. Bardzo dziękuję wam wszystkim. Naprawdę jesteście dla nas wielką inspiracją i wielki szacunek za to, co robiliście, za to, co robicie. I dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję również wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas i chęci po prostu dowiedzenia się o sytuacji, więc bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Myślę, że spotkanie się udało i życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję również. Dziękuję również za uwagę.